Marta Szymik, witajcie w kolejnym odcinku. Oto skrót wybranych wydarzeń, które będą miały miejsce w najbliższym czasie w naszym regionie. Rozpoczynamy od Zaduszek i Stebniańskich. To cykliczne wydarzenie, którego główną ideą jest przypominanie o przodkach, osobach zasłużonych dla Beskidu Śląskiego. Tegoroczne Zaduszki poświęcone będą pamięci Pawła Łyska, pisarza i etnografa pochodzącego z Jaworzynki. O oprawę muzyczną zadbają kapele Polandia i Wałasi. Zaduszki i Stebniańskie będą miały miejsce w piątek 2 listopada o godzinie 18 w hotelu Złoty Groń w Istebnej. Z kolei Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu zaprasza w piątek na kolejną odsłonę projektu Teatr Polska w Strumieniu. O godzinie 19 będzie można zobaczyć spektakl w wykonaniu Teatru Wierszalin. Dziadę noc pierwsza, impreza jest biletowana, jeżeli ktoś będzie czuł niedosyt, to aktorzy Teatru Wierszalin wystąpią przed strumieńską publicznością również w sobotę. Tym razem będzie to jednak noc druga dziadów. Start również godzina 19. Muzycznie będzie w sobotę, 3 listopada w Miejskim Domu Kultury Prażakówka w Ustroniu. W ramach Jesieni Muzycznej odbędzie się koncert Adama Makowicza, światowej sławy pianisty i jazzmena. Będzie to spotkanie charytatywne. Impreza jest biletowana. Start godzina 18. Ciekawie będzie można spędzić sobotni wieczór w Skoczowie. Zespół Jestem zaprasza na spektakl pisany słowem i muzyką Anioły i Demony. Początek imprezy godzina 18 w Teatrze Elektrycznym. Przypominam, koncert zespołu Jestem w sobotę w Skoczowie. Nie zabraknie też sportowych propozycji. Duszpasterstwo Młodzieży Cieszyn oraz Miasto Cieszyn zapraszają w niedzielę na kolejną edycję Balu Wszystkich Świętych. Impreza będzie miała miejsce na cieszyńskim lodowisku, a rozpocznie się o godzinie 14:30. Na koniec mamy zaproszenie do Książnicy Cieszyńskiej. W poniedziałek, 5 listopada, odbędzie się piąta już w tym roku sesja wykładowa organizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej Akademii Niepodległości. Tym razem studenci Akademii wysłuchać będą mogli wykładów profesora Krzysztofa Kawalca oraz profesora Zdzisława Winnickiego. Spotkanie pod hasłem Dyplomaci i Żołnierze – Rada Regencyjna Królestwa Polskiego rozpocznie się o godzinie 16:30. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Zachęcamy do przeglądania naszego kalendarza imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.